Pokój wam, bracia, witajcie. Wkraczamy dzisiaj w to przepiękną uroczystość wszystkich świętych. Dzisiaj mamy trochę jak żniwa. Rok kościelny zaczyna się zawsze tym wezwaniem. Uważajcie, Pan przychodzi. I dzisiaj możemy zobaczyć, co się dzieje, kiedy Pan naprawdę przychodzi, kiedy człowiek pozwala Bogu przyjść, wkroczyć w swoje życie. Widzimy dzisiaj ludzi, którzy współkrólują z Chrystusem. Święty Paweł w liście do Koryntian mówił: dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. I to właśnie to, objawienie się Chrystusem. Święci, którzy są świętymi, jak Bóg jest święty. Można, patrząc na nich, dostrzec rysy Ojca. I dzisiaj możemy błogosławić Boga za to Jego wielkie dzieło, to, że w takich zwykłych ludziach, jak ty i ja, biedaczkach, dokonał takiej wielkiej rzeczy, objawił swojego Syna. Ale z drugiej strony, dzisiaj dla mnie osobiście ta uroczystość jest zaproszeniem do tego, żeby naprawdę gorąco wołać do Boga, żeby pokonał we mnie te wszystkie bariery, to wszystko, co jeszcze nie pozwala mi naprawdę do końca otworzyć się na Jego działanie. Pokonał te wszystkie lęki, te wszystkie trudności, pokonał wszystkie moje grzechy, żebym całkowicie rzucił się w tą relację z Bogiem, który uświęca, czyli czyni tym świętym. Na pewno wiecie, że to słowo święty po hebrajsku kodesz znaczy oddzielony, żeby Bóg, kiedy wkroczy w moje życie, oddzielił mnie od tego świata i oddzielił mnie, uczynił mnie swoją własnością. To podwójne oddzielenie, kiedy świętość zaczyna być obecna w człowieku. I na tą uroczystość otrzymujemy bardzo piękne słowo. Słowo, myślę, które znamy na pamięć. Ośmiu błogosławieństw. Ono pokazuje tą świętość, czym ona jest. To królowanie Boga. To doświadczenie tego, że nie jestem sam. Tak jak Chrystus, który mówił, nie? Zaraz wszyscy się rozproszycie, zostawicie mnie samego, ale ja nigdy nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. I obiecał nam Konsolatora, tego, który przychodzi, żebyśmy nie byli sami. To jest ta świętość, że niezależnie od sytuacji, w których jestem, od zmagań, od trudności, może także od opuszczenia, od izolacji, której teraz doświadczamy, ja się nigdy nie czuję sam. Czuję tą bliskość, że ze mną jest Ojciec, że moje życie jest w Jego rękach. To jest to posiadanie ziemi, to znaczy, że nie czuję się już jak przybysz, jak obcy, jak przybłęda, że jestem domownikiem, że należę tutaj, że to jest moje miejsce, że nikt mi nie mówi: przesiądź się, posuń się, usuń się, zrób miejsce. To jest to doświadczenie nasycenia głębokiego, że moje życie ma sens, że nie walczyłem na próżno, że nie trudziłem się na próżno. To jest to głębokie pocieszenie, którego doświadczam zawsze. To jest to ta relacja z Bogiem, który przychodzi do mnie zawsze i mówi: odwagi, odwagi, dzisiaj jest nowy dzień, który przychodzi w tym powiewie miłosierdzia, w tej czułości, w tej delikatności, łagodności, która mnie podnosi, która mnie stwarza na nowo, rodzi na nowo, każdego dnia na nowo. To jest to, że mogę doświadczać oglądania Boga we wszystkim, co się dzieje, że nigdy nie tracę Go z oczu. To jest to doświadczenie świętości, królowania Boga, tego objawienia się we mnie Syna Bożego. Rodzi się we mnie ogromna tęsknota, żeby to się mogło urzeczywistnić. Ale istnieje pewna droga, błogosławieństwo. Błogosławieństwa pokazują tą drogę, żeby to się mogło stać, żeby to królowanie Boga dzisiaj mogło się stać moim udziałem. Potrzebuję być ubogi. No nie? To znaczy,
Potrzebuję uznać dzisiaj całą moją bezradność i bezsilność. Myślę także wobec tych wszystkich sytuacji na zewnątrz, tych strajków, tego kryzysu, tego rozdarcia, które się pojawia w Kościele, liberalno-konserwatywne rozdarcie, tego, że nie wiem, w którą stronę pójść, nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak się zachować. Myślę, że to dotyczy nie tylko tych globalnych rzeczy, tej pandemii, chorób i izolacji, pracy, ale doświadcza tych rzeczy na co dzień, bezradności w naszych relacjach, kiedy nie potrafię sobie poradzić z przebaczeniem, nie potrafię sobie poradzić z rozmową, nie potrafię sobie poradzić z milczeniem, z tym murem, który napotykam. Bo wtedy, kiedy jestem słaby, tak naprawdę jestem mocny. Bo kiedy wiem, że jestem bezradny i prawdą jest to, co mówię, kiedy wkraczam w każdą liturgię Eucharystii, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami, uznajmy naszą bezradność, że nie potrafimy, że jesteśmy egoistami, że myślimy o sobie. Kiedy uznam tą moją bezradność wobec tego wszystkiego, Bóg przychodzi. Bóg przychodzi. Błogosławieni, którzy płaczą, to znaczy, którzy są smutni, pocąc się krwią w Getsemani, prosząc Boga, aby przyszedł, nie zostawił mnie samego w tej próbie, żebym nie uległ tej pokusie ucieczki od sytuacji. Mamy dzisiaj te wszystkie sytuacje, chcemy uciekać na jakąś może bezludną wyspę, ale także na te wszystkie sytuacje, kiedy przychodzą kryzysy w małżeństwie, trudności z dziećmi, kiedy ten nawał tej izolacji, to zamknięcie w czterech ścianach, te trudności ze wszystkim sprawiają, żebym uciekł. Z inną osobą będę szczęśliwszy. Tutaj się już nie da. Żebym wytrwał. Błogosławieni. Wtedy oni będą pocieszeni. Przyjdzie Konsolator. Przyjdzie Duch Święty. Przyjdzie z taką mocą ogromną. Dietrich Bonhoeffer, znalazłem taki jego komentarz do ośmiu błogosławieństw i on nawiązuje do tłumaczenia Lutra, który to powiedział, że błogosławieni, którzy noszą boleści. I mówi tak, wspólnota uczniów nie zrzuca z siebie boleści, jak gdyby nie dotyczyła jej ona, ale dźwiga ją. To znaczy jestem gotowy, mam tą cierpliwość, znoszę to cierpienie, nie uciekam od tej sytuacji. Błogosławieni cisi, no to jest proste, no nie. To znaczy ci, którzy nie stosują przemocy, nie zdobywają na własną siłę. Nie, myślę tutaj o tym też, co się dzieje wokół nas, którzy nie mówią, ze mną nie wolno tak postępować, domagam się szacunku, domagam się dobrego traktowania, nie wolno. I to dotyczy także wszystkich relacji, kiedy mówimy, ja mam do tego prawa, ja mam jakieś prawo w tym domu, tak nie można ze mną rozmawiać. Błogosławieni cisi, błogosławieni łagodni, bo na końcu, wiecie, to jest tak jak z tym zdobywaniem ziemi obiecanej. Jerycho nie zdobywa się o własnych siłach. Te mury są tak potężne, że tylko posłuszeństwo Bogu sprawia, że te mury mogą runąć. Te mury, które nas oddzielają od siebie, te mury w drugim człowieku, jego sposób myślenia, te sądy, które ma o mnie, nie? Na argumenty nie zwyciężymy. Potem mamy błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To jest też ta droga do tego, żeby to królowanie, ta świętość Boga wkroczyła w moje życie. Jak wiecie, to słowo sprawiedliwy pojawia się, kiedy mówimy o Abrahamie, w Księdze Rodzaju. Jest tam taki moment, kiedy jest powiedziane, że Abraham uwierzył i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Sprawiedliwy to nie jest człowiek, który każdemu oddaje to, co mu przysługuje, ale sprawiedliwy to jest człowiek, który żyje w tej intymnej relacji z Bogiem we wszystkim, co go spotyka. To, co my mówimy, że kochać przez Chrystusa, w
wchodzić w wydarzenia przez Chrystusa. Błogosławieni miłosierni. No to jest bardzo piękne. Błogosławieni miłosierni. Ci, którzy darowują dług drugiemu, dług jego, który zaciąga poprzez to, jak nas, nie wiem, jak nas traktuje, jak się do nas odzywa, przez te jego głupie uśmieszki, też poprzez ten gwałt, nie wiem, agresję, poprzez demolowanie, darować dług, być miłosiernym. Po co? Żeby nasza krew przemawiała głośniej niż krew Abla. To znaczy być z Chrystusem w tym wydarzeniu, to czynić, że miłosierdzie jest bardziej słyszalne, to wołanie Chrystusa na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, od tego wołania krwi Abla, która domaga się sprawiedliwości, sądu, karania. Ta postawa sprawia, że królowanie Boga wkracza w nasze życie. Błogosławieni czystego serca. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, kiedy był na pielgrzymce w Polsce, w Sandomierzu, powiedział, że mieć czyste serce to być nowym człowiekiem. Mieć czyste serce to znaczy być człowiekiem Szema, który kocha Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. To jest tym, który pokonał pokusę chleba, nie sprzeciwia się historii, który pokonał pokusę bogactwa, a bliźniego kocha jak siebie samego. Dlatego widzi Boga. I na końcu to wszystko sprawia, bracia, że stajemy się świętymi, jak Bóg jest święty. To znaczy w tym wszystkim pojawia się ten nowy człowiek, który cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości. Czyli z Chrystusem, razem z Chrystusem wkracza na krzyż, bo wie, że ma taką misję, że przyszedł na tą godzinę, żeby przyjmując odrzucenie, zbawić świat. To jest ta świętość, do której nas Bóg dzisiaj zaprasza. Być świętymi, jak On jest święty. Dlatego, że On pierwszy zrezygnował z tego, co się Mu należy i stał się człowiekiem, stał się ostatnim, stał się sługą, kochając nas do końca. I to wszystko było widać w tych ludziach, którzy pozwolili Bogu wkroczyć w swoje życie. Czy to święto wzbudzi w nas pragnienie, żeby Bóg pokonał tą drogę, te bariery w nas i żeby ta historia wydarzyła się w naszym życiu. Tam, gdzie jesteśmy, być świętą matką, świętym ojcem, świętym dzieckiem, pracownikiem, pracodawcą. Tym dzisiaj, który jest konfrontowany z tymi wydarzeniami w kościele, wydarzeniami na ulicy, wydarzeniami w sklepie, z ludźmi, którzy jedni boją się, drudzy sprzeciwiają się tym restrykcjom. Wobec tych wszystkich wydarzeń z zamkniętymi cmentarzami. A propos zamkniętych cmentarzy, to jest taka ostatnia rzecz. Ja myślę, że te zamknięte cmentarze są niezwykłą łaską. Między innymi dlatego, że myślę, że poprzez to święto wszystkich świętych zostało zwrócone świętym. Zawsze mówimy, że święto, uroczystość wszystkich świętych dotyczy świętych. W poniedziałek, 2 listopada będziemy mieli dzień zadusznych, będziemy modlili się za zmarłych. Wtedy jest ten taki dobry dzień, żeby odwiedzać groby. No ale nasza tradycja, prawda? No i co? I kolejny raz, i kolejna rzecz, której jesteśmy pozbawieni, po to, żeby odkryć naprawdę to, co jest istotne. Myślę, że wielu będzie totalnie zagubionych. Wielu nie będzie wiedziało, jak przeżywać ten dzień. Jak przeżywać. Ja ufam, że Duch Święty wam podpowie. Ale jeżeli może jeszcze wam nie podpowiedział, może jeżeli nie znacie nikogo, kto by wam pomógł, to chciałbym się z wami podzielić takim natchnieniem. Ufam, że ono jest z Ducha Świętego. Natchnieniem, które może pomóc wam przeżyć ten dzień,
w rodzinie, z najbliższymi. Ja myślę, że bardzo dobrą formą jest to usiąść do laudesów, czyli do juczni, do modlitwy psalmami, do modlitwy Kościoła. I może po przeczytaniu tej Ewangelii, po podzieleniu się, zastanowić się, porozmawiać o tym, kto jest moim patronem, dlaczego noszę takie imię. Zapytać się i poszukać razem w Piśmie Świętym, jeżeli to są imiona biblijne, te wydarzenia, w których te osoby biblijne się pojawiają. Porozmawiać z dziećmi, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego takie imię noszą, a nie inne. Ci, którzy zjeździli z nami na lekcję, wiedzą, że wiele razy robiliśmy to na lekcję i zawsze by to było bardzo piękne i ciekawe doświadczenia czasami. A rodzice byli wyrywani do odpowiedzi i zaskoczeni i sami nie znali odpowiedzi. To jest, myślę, że dobry moment, żeby o tym porozmawiać z dziećmi, jeżeli macie małe dzieci. Dlaczego akurat takie imię? Dlaczego ten święty jest nam bliski? Co urzeka nas w danym świętym? A może nawet właśnie porozmawiać, co to znaczy być świętym dzisiaj? Co to znaczy być tym człowiekiem błogosławieństw? Być ubogim dzisiaj? Tym, który się smuci, który jest cichy, który łaknie i pragnie sprawiedliwości. Natomiast 2 listopada, w to wspomnienie wszystkich świętych zmarłych, myślę, że dobrą rzeczą też przy laudesach, zanim wkroczymy w modlitwę wiernych, modląc się także za naszych zmarłych, może porozmawiać o tych wszystkich, którzy odeszli, których pamiętamy, naszych dziadkach, rodzicach, chrzestnych, bliskich, braciach ze wspólnoty, porozmawiać i zastanowić się, co im zawdzięczamy, albo co powinniśmy im przebaczyć, albo o co powinniśmy prosić ich o przebaczenie. Podziękować za ich życie. A może też jest to dobry dzień, żeby w ogóle porozmawiać o sensie życia, o umieraniu. Nie, to nie jest prosta sprawa, prawda? Ale to jest taki dzień, w którym też przeznaczony przez Kościół wobec tego, w którym Duch Święty będzie przychodził i będzie pomagał. Będą przychodziły psalmy, będą przychodziły czytania. Ostatecznie ufam, że Duch Święty wam to podpowie, jeżeli będziecie prosić Ducha Świętego. Dla mnie zawsze takim pocieszeniem jest to słowo Chrystusa, które mówi: wy, którzy źli jesteście, dajecie dobre rzeczy swoim dzieciom. O ileż bardziej Ojciec wasz da dobre rzeczy tym, którzy proszą. A Łukasz mówi: o ileż bardziej Ojciec da wam Ducha Świętego, jeżeli będziecie o Niego prosić. Także prośmy o Ducha Świętego na ten sposób przeżywania tych 2 dni. I tyle. Dobrego świętowania, bracia. Dobrego dnia. Pokój wam. Giacobbe e i suoi figli ne soli posarono. Giacobbe e i suoi figli ne soli posarono. Giorno di riposo e di santità.